Nadeszła wiosna. To najlepszy czas na przygotowanie przez nas działek i ogrodów do rozpoczęcia sezonu. W trakcie prac porządkowych, grabienia liści czy przycinania gałęzi powstają biodegradowalne odpady, które trzeba zagospodarować. W ciągu całego roku w naszych gospodarstwach domowych powstają także biodegradowalne odpady kuchenne. To dobry moment, aby porozmawiać o odpadach bio. Znajdujemy się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów, gdzie mieszkańcy bezpłatnie mogą pozostawić wyprodukowane w swoich gospodarstwach domowych, na działkach i ogrodach bioodpady, czyli odpady organiczne pochodzenia roślinnego. W tym oto kontenerze na terenie PSZOK, czyli punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, mieszkańcy mogą pozostawić duże ilości odpadów zielonych, takie jak skoszona trawa, liście, przycięte gałęzie czy chwasty. Dodatkowo do zakładu trafiają również odpady kuchenne, które powstają na przykład w trakcie przygotowywania posiłków. Od kilku lat wszyscy mieszkańcy na terenie Polski mają obowiązek segregować odpady. Zgodnie z obowiązującymi zasadami odpady biodegradowalne powinny być kierowane do brązowego pojemnika. Mieszkańcy Elbląga segregują w swoich domach bioodpady, a firmy transportujące przekazują je do zakładu przy ulicy Mazurskiej 42. Obecnie dostępne na rynku technologie przetwarzania bioodpadów to wytwarzanie nawozów kompostowni lub produkcja energii elektrycznej z metanu pozyskanego w biogazowni. Na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów oprócz kompostowni znajduje się również kopiec bioenergetyczny na bazie zrekultywowanego w 2014 roku składowiska odpadów. Kopiec wyposażony jest w instalację do odprowadzania biogazu i przetwarzania zawartego w biogazie metanu na energię elektryczną w generatorach spalinowych. Produkcja nawozu i energii elektrycznej będzie możliwa, jeśli mieszkańcy będą selektywnie zbierać bioodpady do brązowych pojemników. Odpady organiczne można przetworzyć w procesie kompostowania. Na terenie zakładu znajduje się kompostownia Biodegma. Składa się ona z 10 modułów, w których leżakują przez kilka tygodni bioodpady, placu dojrzewania kompostu oraz placu dojrzewania końcowego. Odpady roślinne rozkładają się najszybciej ze wszystkich odpadów. Wystarczy kilka dni, żebyśmy poczuli w naszym domowym śmietniku nieprzyjemny zapach. W rozkładzie pomagają im bakterie tlenowe, wilgoć, gleba, odpowiednia temperatura oraz różne mikroorganizmy i drobne ustroje. Do procesu kompostowania potrzebna jest duża ilość tlenu i wysoka temperatura. Po kilku tygodniach leżakowania bioodpadów w modułach materiał trafia na plac dojrzewania. W kolejnym etapie zostaje przesiany, żeby wyodrębnić z niego nieprzekompostowane elementy, takie jak resztki folii, nakrętek czy szkła. Dzięki pozyskanym z funduszy europejskim środkom obecnie w Zakładzie Utylizacji Odpadów budowana jest kompostownia na odpady zielone, dzięki której pozyskamy produkt do użyźniania gleby. Ograniczy ona ilość odpadów trafiających na składowisko, a mieszkańcy Elbląga i okolic będą mogli pozyskać nawóz. Źródłem naszych bioodpadów jest gospodarstwo domowe, działka, posesja, ogród. Bioodpady to najbardziej kłopotliwy rodzaj odpadu, ponieważ szybko się rozkładają, generują brzydki zapach, zabrudzenia i zniszczenia. Bioodpady wymieszane z innymi cennymi surowcami, takimi jak plastik, papier, metal czy szkło, powodują ich zabrudzenia i zniszczenia. Na przykład plastiki tracą na jakości, a papier pobrudzony bioodpadem w ogóle nie nadaje się do recyklingu. Bioodpady trzeba koniecznie oddzielić od innych surowców i to najlepiej już w domu. Wtedy mamy najwięcej korzyści. Inne surowce pozostają czyste, a bioodpady przejdą przez proces kompostowania bez żadnych zakłóceń. Jesteśmy uczniami sportowej Szkoły Podstawowej nr 3. Ja jestem Marcel. Ja Krystian. Opowiemy Wam, jak prosto zbudować kompostownik. Wystarczy zbić z desek kwadratową lub prostokątną skrzynkę, której nie ma dna. Między deskami należy pozostawić przerwy, aby odpady organiczne miały łatwy dostęp do tlenu. Dno wykładamy gałęziami, co stworzy warstwę drenażową i zapewni przepływ powietrza. Następnie posypujemy torfem lub ziemią ogrodową i układamy kolejną warstwę odpadów organicznych i ziemi. Średnio co dwa miesiące.
szczotce kompost trzeba przemieszać, aby go dotlenić i zapobiec gnicie. Gnicie można poznać po zapachu siarkowodoru. Żeby proces kompostownika był efektywniejszy i przebiegał szybciej, można dolać do bioodpadów aktywator lub dżdżownicę. Ważne jest miejsce, gdzie jest kompostownik. Najlepszy jest półcień i miejsce odsunięte od wiatru, który wysusza materiał organiczny. Kompost potrzebuje cienia, wilgoci i stałego dostępu do powietrza. Po kilku miesiącach kompost będzie gotowy. Dojrzały kompost powinien pachnieć świeżą, żyzną glebą, mieć ciemnobrunatny kolor i wyglądać jak jednolita masa. Nawóz z własnego kompostownika ma dużo cennych składników odżywczych dla uprawianych roślin. Naturalny kompost to najbezpieczniejsza dla środowiska forma użyźniania gleby. Wykorzystujcie bioodpady do domowej produkcji nawozu. Wtedy zaoszczędzicie, a bioodpady dostaną drugie życie. Gospodarka obiegu zamkniętego to gospodarka, w której nic się nie marnuje. GOSTO, nasza przyszłość!